i co? Zjadłabym pomidora, bo na pyszne pomidory jest akurat teraz pora. Tylko żeby go dobrze pokroić, to trzeba mieć ostry nóż. A żeby był ostry, potrzebna jest co? Ostrzałeczka. I popatrzcie, maleńki gadżecik, ostrzący wszystkie noże, jak mówi producent. Wszystkie. Nawet te z wysokogatunkowej hartowanej stali. Zobaczcie, ostrzałeczka ma tutaj taką podstawę silikonową, którą to podstawką umieszczamy ją na blacie i żeby jeszcze dodatkowo ładniej nam się trzymała, chociaż ona już się trzyma sama z siebie, to jeszcze mamy taką dźwignię tutaj na górze, którą sprowadzamy w dół i teraz to już ani rusz. Tutaj jest ostrze, które jest z węglika wolframu. Węglik wolframu to jest taki nieorganiczny związek chemiczny, który jest bardzo twardy i często jest składnikiem ostrzy albo innych narzędzi do cięcia. Tutaj jest składnikiem ostrzałki. Jak ostrzymy nóż? Otóż ujmujemy nóż w dłoń. Najpierw sprawdzamy, czy jest tępy. No jest. Przykładamy sobie nóż pomiędzy te ostrza. I teraz delikatnie w jedną stronę do siebie przesuwamy nożem tępym od 10 do 20 razy, a nożem już naostrzonym uprzednio 3 do 5 razy. Ja jadę 10 i zobaczymy, co będzie, no bo nóż jest tępy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Delikatnie, nie naciskać wcale. Co to było? Siedem, osiem, dziewięć. 10, a niech będzie 11. Pomidorek. Sprawdzamy. Uhohoho! A ja tylko 10 razy pociągła. O! O! No, taka tanizna, taka panie. To nie jest jakiś, wiecie, nie wiadomo jaki nóż, ale popatrzcie, jak moja babcia mówiła, taki cieniutki plasterek ukroiłam, że Warszawę przez niego widać. Sandomierza. I teraz tak, zobaczmy, co będzie z nożem od chleba. O! No bo producent twierdzi, że taki nóż też. I ponieważ to jest w miarę tani nóż i nie mój, to ja zaryzykuję. Proszę. Eins, zwei, drei. No nie wiem, jakoś mało komfortowo przez te ząbki się przeciąga i ja tak naprawdę mam uczucia mieszane przy tym nożu. Stasiu, byłeś po chleb? No, byłem, a co? Dawaj na gotu, bo naostrzyłam nóż. Oj, już niosę, kochanie. No jest chlebek. Świeżutki. Się troszeczkę skórka omskła, ale poza tym... Zobaczcie. Kromeczka w miarę cienka. No, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy ostrzałka rzeczywiście działa i czy umie naostrzyć nóż, a umie i potrafi. Gadżet w kuchni absolutnie niezbędny.